Witamy moi drodzy, jest z nami Kamil Żuta. Cześć Kamil. Witam. No przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj na paluchu, na pikniku charytatywnym dla zwierząt, dla psów. Powiedz mi, czy pierwszy raz wspierasz taką inicjatywę i czy w przyszłości też zamierzasz się pojawiać na tego typu imprezę? Ogólnie jeżeli chodzi o imprezy charytatywne, to nie jest moja pierwsza impreza. W tym roku już byłem na trzech, tak? Zbieraliśmy na plac zabaw dla dzieci na przykład. To też bardzo fajna inicjatywa, którą też będę wspierać w przyszłym roku. Tutaj jestem pierwszy raz i sądzę, że w przyszłym roku też się po prostu pojawimy, tak? Jako organizacja DSF i jako ja, jako zawodnik, który ją reprezentuje. Powiedz Kamil, dzisiaj mamy tutaj charytatywne walki. Z kim ty się zmierzysz? O, ja się zmierzę, żeby nie pomylić, z Norasem Dąbrowskim. Także dobry zawodowy pięściarz. Także sądzę, że damy fajny, dobry pokaz, tylko oczywiście nie uszkodzimy się, bo mam walkę za 3 tygodnie, także no niestety to jakby mi to wykluczyło, jakaś kontuzja, złamany nos, uszkodzona ręka, to sądzę, że pan prezes Sławomir Dudowa byłby zły. Sądzę, że więcej pikniku już wtedy by nie było. No wtedy byłby problem, tak? No ale wtedy pewnie nawet bym z kontuzją zawalczył, bo wiadomo, jestem wojownikiem, także nie uciekam przed konfrontacją. Powiedz Kamil, bo właśnie wspomniałeś tutaj przed chwilą o twoim występie w Ząbkach na gali. 21 września z tego co się nie mylę, tak? 28, dokładnie za 20 dni. Powiedz mi, z kim tam się zmierzysz? Czy to będzie walka wieczoru? Jak jesteś przygotowany do tej walki? To będzie walka wieczoru. Będę walczył z zawodnikiem, którego doskonale znam, bo jest, jego trener jest moim trenerem kadrowym, trenerem Witoldem Kostką. Walczę z Kamilem Jenelem, tak, moim imiennikiem. To gość, który 8 lat siedział w Holandii, tam walczył zawodowo, ma tam rekord koło 20 walk. Dobra, solidna marka, można powiedzieć. Zrobimy dobrą walkę wieczoru, tak? Będę bronić dwóch pasów zawodowych, pasu DSF i zawodowego mistrza Polski. Oba w kategorii 81 kg, tak? Tak, oba w kategorii 81 kg, ale teraz amatorsko przeszedłem do kategorii wyżej, także już nie męczę się po prostu zbijając wagi i jestem teraz pierwszy w rankingu światowym w 8-6. A powiedz Kamil, bo wspomniałeś jeszcze chwilę przed wywiadem, że teraz walczysz w Ząbkach, ale za miesiąc od gali w Ząbkach zobaczymy cię na gali w Warszawie. Powiedz, czy znasz przeciwnika już, czy wiesz coś więcej o tej gali? Nie no, póki co to jest na razie jedna wielka tajemnica, nic nie wiem naprawdę. Na razie skupiam się tylko na tej walce, ale jeżeli chodzi o moje plany, to tak, teraz 28 mam pierwszą walkę, druga tam koło chyba 27 października to druga walka, 2 tygodnie później Mistrzostwa Świata, przepraszam, na Węgrzech, tak, no i później może jeszcze zaliczymy jakąś walkę w grudniu na Koku, także mocno napięty grafik. Właśnie miałem powiedzieć, że mocno napięty masz ten grafik w tym roku. Powiedz mi, gdzie przygotowania, czy są jakieś wyjazdy, z kim głównie się przygotowujesz? Byłem na zgrupowaniu kadry w Zakopanem, zrobiliśmy naprawdę mocną pracę, przy okazji zgubiłem się w górach, zamiast 17 km zrobiłem 33, 6,5 godziny marszowiek, także jeżeli chodzi o formę, to jestem fantastycznie przygotowany. A dobra, ci wyszło to zgubienie chyba, co? O, no, są na pewno też jakieś minusy, tak? Godziny odpoczynek po... O, właśnie, mnie chyba wyczytują powoli. Także zobaczymy. Słuchaj, powiedz Kamil, ostatnie już dosłownie pytanie. Czy planujesz swoją karierę toczyć tylko w DSF-ie na ten moment, plus start amatorsko, jakieś wyższe tytuły, tak? Czy jednak gdzieś będziesz uderzał w K1, może do jakichś europejskich, światowych federacji, jak to wygląda? Na pewno chciałbym dostać się do Glory, tak? Do naszej ekstraklasy, jeżeli chodzi o kickboxing. Sądzę, że jeżeli dobrze będę się pokazywać tutaj w DSF-ie, tak? Dwóch zawodników, którzy walczą tutaj, walczą już w Glory, tak? No to sądzę, że to jest fajna trampolina dla mnie, by wybić się gdzieś w górę na świat. Okej, okay, dzięki serdecznie za wywiad. Powodzenia w dzisiejszej walce i powodzenia w walkach kolejnych. Nie dziękuję, pozdrawiam. Dzięki.